starship in the dawn. But now the words, please be true. In other words, więc już oficjalnie rozpoczynamy naszą galę. Pierwsza gala Sportowiec Roku, plebiscytu magazynu sportowego Radia dla Ciebie, więc jesteśmy w takim elitarnym gronie ludzi, którzy biorą udział i są świadkami narodzin pięknej tradycji, która mamy nadzieję będzie rozwijała się szybko i z rozmachem. Będziemy dzisiaj opowiadać troszkę o naszych własnych doświadczeniach sportowych, ale głównie interesować nas będą Państwa, naszych laureatów, sekrety sukcesu i drogi, którymi szliście, aby zdobyć to, o czym marzyliście. Iga Świątek, od niej wszystko się zaczęło. Na scenę zapraszamy w jej imieniu ojca, pana Tomasza Świątka. Jakie cechy charakteru miała córka, będąc małą dziewczynką, że postanowił pan, że taką karierę tenisową rozpocznie? Szczerze mówiąc, nie wybierałem tego sportu pod względem cechy. Natomiast zawsze rywalizowała ze starszą siostrą. Ta waleczność chyba do dzisiaj została, aczkolwiek już nie rywalizuję z nią bezpośrednio. No, rywalizuję z innymi dziewczynami, które generalnie no, gdzieś tam stają na jej drodze i podejrzewam, że to jest jakby główny zaczyn, że stąd się wzięła ta zadziorność, ten upór. In other words, in other words. You. Styczeń minął, pojawił się miesiąc luty i któż wtedy zdobył największą sympatię i popularność wśród słuchaczy Radia dla Ciebie? Tą osobą była Martyna Kotwiła. Zapraszamy serdecznie do nas. Ja na pewno dążę do celu po trupach. Mam tą zadziorność i pazura. Na pewno trzeba dużo siły i zawzięcia w dążeniu do celu od siebie dać. Po lutym nadszedł marzec, miesiąc, w którym już troszeczkę słońca się więcej pojawiło, już pierwsze oznaki wiosny. Ciekawe, na kogo głosowali słuchacze Radia dla Ciebie. Otóż zwycięzcą plebiscytu w tym miesiącu był Maciej Sulęcki. Zapraszam. Kiedy walka o Mistrzostwo Świata? Mam nadzieję, że w tym roku zobaczymy. Przede wszystkim chcę wyleczyć kontuzję jak najszybciej, wrócić na amerykański ring i dopchać się znowu, zapracować sobie na tą walkę, co na pewno nie jest łatwe w mojej kategorii wagowej, ale jak ktoś mówi, jak było łatwo, to było nudno, więc idziemy do przodu. Maciej Sulęcki. Rozumiem, że to była prawa ręka, tak? Ta kontuzjowana? Tak jest, ale bukiet róż utrzymać potrafi pan. Zdecydowanie. To najważniejsze, czyli do tych cech, które decydują o zwycięstwie, myślę, że można dołączyć szybką regenerację organizmu, tak? Na pewno tak, jest to bardzo ważne dla sportowców, ale jednak głowa to przede wszystkim. No właśnie, czyli takie połączenie jednak gwarantuje to, że można znowu stawać w szranki z najlepszymi. W kwietniu sportowcem miesiąca został Piotr Łukasik. Zapraszamy. Piotr Gacek, dyrektor sportowy Werwy. Zapraszamy serdecznie. To on w imieniu Piotra Łukasika odbierze nagrodę. Tak, ja w imieniu Piotrka chciałbym serdecznie podziękować za to wyróżnienie. Tak jak tu wcześniej zostało to wspomniane, jest to bardzo wyjątkowe dla sportowców. Ja myślę, że dla Piotrka ten sezon, zeszły sezon był bardzo dobry. Na tyle dobry, że podebrał nam go mistrz Polski, Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Ale patrząc na tendencję Piotra, gdzie kieruje się wzmacnianiem mistrzów Polski, mam nadzieję, że w przyszłym sezonie z powrotem wróci do nas. Hold my hand. In other words, darling, kiss me. W maju
tytuł sportowca miesiąca zdobył Jakub Kożuch. Nie ma go dzisiaj z nami, ale nagrodę w jego imieniu odbierze pan Mateusz Widłak, którego zapraszam na scenę, prezes Federacji Amfutbolu Polska. Na pewno Kuba to jest fantastyczny chłopak, fantastyczny zawodnik. On mimo braku nogi wychował się na boisku tutaj na warszawskiej Pradze i on mi w wieku już 16-17 lat w seniorskich drużynach zdobywał tytuły króla strzelców, najlepszych piłkarzy, najlepszy piłkarz turniejów krajowych, międzynarodowych. Śmiejemy się, że brakuje mu tylko najlepszego bramkarza wśród tych trofeów na półce. Liczymy oczywiście na medal. Myślę, że jak znam Kubę, znam tych resztę zawodników, to na pewno powalczą nawet o złoto. Kto zwyciężył w czerwcu? Pani Magdalena Piekarska. Wiem, że jej dzisiaj nie ma, ale jest jej mama. Zapraszam zatem panią Małgorzatę Piekarską na scenę. To całkiem przypadek spowodował, że Madzia zaczęła trenować szpadę. Na początku było trudno, potem to pokochała. Jest ponad 20 lat w szpadzie. Pani minister jest koleżanką Magdy z drużyny. To wspaniałe dziewczyny. Naprawdę, z dużym zacięciem, ogromne ilości potu, ogromny trud, ogromne wyrzeczenia. Ale sukcesy się liczą i to jest najważniejsze. Madziu, kocham cię. Feel my heart song and let me play among the stars. Let me see what spring is. Sportowiec Lipca. I tym tytułem obdarowali słuchacze radia dla ciebie Stefanię Rogozińską. Dzik, zapraszam na scenę. Jakie jest twoje marzenie, tenisowe marzenie? Moim marzeniem jest tak naprawdę zostać tenistką numer jeden na świecie i wygrać na pewno jednego szlema. I najbardziej bym chciała wygrać właśnie w Australii, w Australian Open. Byłam już tam dwa razy na juniorskich szlemach i tam mi się naprawdę najbardziej podoba, więc to jest mój ulubiony szlem. To oglądasz mecze Iggy, żeby wiedzieć, jak tam się gra? Oczywiście, kibicuję jej jak najbardziej. Dzisiaj oglądałam jej mecz i naprawdę życzę jej jak najlepiej. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Zwycięzcą plebiscytu na sportowca sierpnia został Wiktor Suwara. Zapraszam. Ale powiedz, jak siebie motywujesz, bo wyobrażam sobie, że są takie momenty, kiedy się po prostu nie chce, prawda? Bardzo często się nie chce, szczerze mówiąc, zwłaszcza, że tu już, że w tym sporcie siedzę od bardzo dawna, tak naprawdę od szkoły podstawowej, gdzie już od razu jakby byłem ukierunkowany, wiedziałem, co chcę robić. No nie. I troszkę ci się nudzi, jak biegasz, rozumiem. Może nie, że nudzi, ale no, trzeba czasami dodatkowej motywacji jakiejś, bodźca mocnego z zewnątrz chyba. I jaki to jest? Oj, to ja mam swoje własne, nie mogę mówić. Rozumiem. No i teraz czas na sportowca września. Według słuchaczy radia dla ciebie został nim Patryk Mikita. Zapraszam. Co jest kluczem, co jest receptą takiej gry Radomiaka? Nie, myślę, że jedność, tak jak się trzymamy razem. Każdy jeden za drugiego pójdzie w ogień i myślę, że to nas doprowadzi do sukcesu, którym zakładamy sobie wspólnie, czyli no wiadomo, awans. No to ja życzę Patrykowi, żeby mógł powiedzieć po meczu na Legii 3 strzeliłem. Patryk Mikita, dziękuję bardzo. Dziękuję. Chciałam powiedzieć tylko, że do tego zestawu cech, które prowadzą do zwycięstwa, należy dołączyć właśnie współpracę i umiejętność dogadania się w grupie, prawda? Tak, myślę, że jeżeli wszyscy idą w jednym kierunku i wspierają siebie nawzajem, to jest główna droga, żeby właśnie otworzyć sobie bramę do ekstraklasy. Czyli kumplujecie się również poza boiskiem? Tak, zdarza się tak. Tiffany's
mistrza świata Bartosza Kwolka, który otrzymał tytuł sportowca października. Nagrodę odbierze pan Piotr Gacek, dyrektor Werwy Warszawa. Bartek jest filarem naszej drużyny, ale aspiruje do tego, aby również być mocnym filarem reprezentacji. Udowadnia to niesamowitymi spotkaniami właśnie na ligowych parkietach. A myślę, że teraz mamy ten czas naszej reprezentacji tak mocny po dwukrotnym mistrzostwie świata i zdobytym z rzędu praktycznie, co się bardzo rzadko zdarza. Zasłużyliśmy na to, aby myśleć głośno, aby powrócić po wielu, wielu latach na olimpijskie podium i to jest ten moment, ten czas, kiedy naprawdę możemy na to liczyć. Kiedy rok temu panował listopadowy chłód i szaruga, słuchacze Radia dla Ciebie wybrali na sportowca miesiąca Macieja Mazura. Zapraszam. Proszę Państwa, przed nami stoi polski Bruce Lee. Jeszcze do tego człowiek, który nie bał się pojechać do jaskini Lwa, do Tokio. No jedno, z jedną taką różnicą, jeśli chodzi o Bruce Lee'ego, czyli tę legendę kung fu i karate. No tam znalazłeś pogromcę. Już czekasz na rewanż? Tak, znalazłem pogromcę w osobie Japończyka. O rewanż nie będzie łatwo, ponieważ mistrzostwa świata w karate rozgrywają się raz na 4 lata. Więc jeżeli marzy mi się rewanż, ponownie muszę się przygotować, czekać 4 lata, znowu wyruszyć do Japonii i liczyć, że tym razem okaże się lepszy. Ależ bunda treningi to jest chyba clue tego sportu, takie doskonalenie wszystkich szczegółów. Może właśnie 4 lata to akurat idealny czas. No to jest zdecydowanie podstawa, jeżeli w ogóle ktoś zamierza coś osiągnąć, to ten trening jest podstawą przyszłego sukcesu i nawet przyszłej walki o sukces. Bardzo proszę, aby teraz do nas na scenę wszedł Paweł Korzeniowski, który odbierze nagrodę dla zwycięzcy plebiscytu dla sportowca grudnia, a został nim Marcin Cieślak. Cóż, wielki szacunek. Sam przecież wiesz, jak to trudno wrócić po kilku latach i wrócić do pływania na najwyższym poziomie. Nie jest to łatwa sprawa. Tak, Marcin zakończył swoją karierę właśnie po Igrzyskach Olimpijskich w Rio. Stwierdził pół roku temu, że jednak tęskni za tym pływaniem, bardzo mu się to podoba. Stworzył nawet technologię, która pomaga szybciej pływać. I dzięki temu wrócił w bardzo dobrym stylu, brązowy medal Mistrzostw Europy, pierwszy jego w karierze. Ogromne gratulacje. Tak, nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, przed nim bardzo ciekawy rok. Tak, obecnie jest w Stanach Zjednoczonych na zgrupowaniu kadry narodowej. No i w tym roku cel jeden, Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Czyli za nami wręczanie statuetek. Jak Państwo widzą, pozostały tylko dwa puchary, a to oznacza, że przed nami nagrody specjalne, bo oczywiście wyróżnimy jeszcze za moment sportowca roku, ale wcześniej chcielibyśmy wyróżnić osobę, która charakteryzuje się niesłychanymi cechami. I właśnie za ten hart ducha chcieliśmy przyznać nagrodę specjalną naszemu jedynkowi w Formule 1 H2O. Zapraszamy na scenę Bartka Marszałka. A nagrodę będzie miał przyjemność wręczyć prezes Radia dla Ciebie, doradca prezydenta Rzeczypospolitej, pan Tadeusz Deszkiewicz. Prosimy bardzo. To jest właśnie piękne w sporcie, że można uczyć również innych niesportowców tej prawdziwej sportowej gry, fair play. Bartek jest naszym pupilem od dawna. Od dawna Bartkowi kibicujemy. Radio dla Ciebie stara się pomagać mu na tyle, na ile może. No nie może finansowo, ale może go promować. Nagrodę za to na bolidzie Bartka jest nasze logo Radio dla Ciebie, które jeździ razem z nimi, które wjechało na podium w Szarży niedawno w grudniu, kiedy po raz pierwszy w historii sportów motorowodnych nasz Polak znalazł się na podium, na trzecim miejscu.
I tego ci, Bartku, bardzo, bardzo gratuluję. Się czuję jak już jakaś inna półka generacji sportowej. Widzę tutaj młodych ludzi, także chętnie też czapka z głowy za to, że ludzie sportu są doceniani w taki sposób. Natomiast ja też przyłączam się do podziękowań i z uwagi do dołączenia mnie do Teamu Orlen. I zapraszam Państwa do wodnego świata Formuły 1, bo też niedługo na pewno poprzez różne aktywności, przede wszystkim telewizję polską, rozpoczniemy propagowanie tej pięknej dyscypliny. Zapraszam serdecznie, ja obiecuję, że dalej włożę całe serce w moje przygotowania i kolejne starty. Miłego wieczoru, a Panie Prezesie jeszcze raz bardzo dziękuję. Teraz creme de la creme, czyli wielki finał. Za chwilę dowiemy się, kto spośród 12 zwycięzców plebiscytu na sportowca miesiąca został wybrany przez słuchaczy sportowcem roku. A przyjemność ogłoszenia tego nazwiska będzie miała pani minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk. Zapraszam. Zwycięzcą sportowcem roku w plebiscycie magazynu sportowego Radia dla Ciebie też jest to przedstawiciel sportu walki, laureat miesiąca bodajże marca, o ile dobrze pamiętam, i otrzymuje ją pięściarz Maciej Sulęcki. Zapraszamy na scenę. Na ten puchar zasługuje z nas każdy jednakowo, ponieważ wkładamy pracy, mnóstwo pracy w to, co robimy. I to jest niesamowita nagroda i niesamowity motor napędowy do osiągania sukcesów, ciężkiej pracy na ten rok. Ale tak jak mówi, każdy z nas zasługuje na ten prezent, nagrodę jednakowo. Muszę powiedzieć, że igrzyska, które się zbliżają, to będzie na mnie na pewno ogromne przeżycie, ponieważ ja tego medalu olimpijskiego nie zdobyłam, dlatego tym bardziej liczę, że nasi sportowcy w tym nadchodzącym roku będą ich zdobywali coraz więcej i pobijemy ten rekord. We are the champions, my friend. And we keep on fighting to live.